Dzisiejszy odcinek ekorepetycji będzie drastyczny. Ale życie w polskich miastach nie rozpieszcza i szczególnie dla naszego zdrowia jest, no właśnie, drastyczne. Ekorepetycje! Ekorepetycje! Organizacje społeczne apelują, a smog jak wisiał, tak wisi. I truje coraz bardziej. Co gorsza, pojawiają się ostatnio politycy, którzy uważają, że smog to problem wydumany. Jeśli tak, zobaczcie sami, jakie niesie on skutki dla naszego zdrowia. Wyobraźcie sobie, że coraz więcej osób, które nigdy nie paliły papierosów, zapada na raka płuc. Zanieczyszczenia, które ulatują w powietrze w naszych miastach, są podobne do trucizn zawartych w dymie papierosowym. Dzieciom narażonym na życie w smogu dokucza zapalenie spojówek, kaszel i zapalenie górnych dróg oddechowych. Co najgorsze, naukowcy informują, że smog ma również zgubny wpływ na dzieci w okresie prenatalnym. Niestety, rosnąca liczba urodzeń dzieci chorych, a także utrat ciąż jest spowodowana naszym beztroskim zatruwaniem powietrza. Dla rodziców to życiowy dramat. Smog wpływa także na dolegliwości i zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążenia. Przyczynia się do zawałów i wylewów. To wszystko jest poparte naukowymi badaniami przeprowadzanymi na całym świecie. Naukowcy nawet pewną grupę schorzeń psychicznych przypisują oddziaływaniu smogu. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Nasza psychika cierpi na smogu podobnie jak ciało. Związek między narażeniem na zanieczyszczenia powietrza a umieralnością został zauważony już w latach 30. XX wieku. Obecnie w Krakowie z powodu smogu umiera około 400 osób rocznie. 400 osób to 400 osieroconych rodzin, kilka tysięcy zrozpaczonych przyjaciół i bliskich. WHO szacuje, że w całej Polsce liczba ta może sięgać nawet 45 tysięcy przedwczesnych zgonów. O tym, co robić, by nasza codzienna działalność pomogła zmniejszyć problem smogu, a także jak zmniejszyć jego zgubny wpływ na nasz organizm, opowiadam w innych moich filmach. Czy naprawdę dalej można sądzić, że smog to wydumany problem? A liczba 45 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie to błahostka?